Ktoś nas pyta, ile mamy litrów coli na imprezę i dostajemy tu niżej wszystkie te pozostałe informacje. Zatrzymajcie ten film i zastanówcie się, które z tych informacji są potrzebne, żeby odpowiedzieć na to pytanie i postarajcie się odpowiedzieć na pytanie, ile mamy litrów coli na imprezę. No to przerwa na wasze liczenie. No to spójrzmy, czego możemy się dowiedzieć. Na imprezę przyjdzie 20 osób. Chyba nie ma to nic wspólnego z ilością litrów coli. No to zignorujmy to zdanie. Zamówiliśmy na imprezę 5 butelek coli. Ta informacja wygląda na przydatną. Mamy 5 butelek. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta butelka coli. Przetransformowaliśmy to zdanie w obraz. 5 butli. Gdybyśmy tylko wiedzieli, ile jest litrów każdej butli. Czytamy dalej. Impreza będzie trwać 3 godziny. Chyba nie ma to nic wspólnego z ilością litrów coli. Każda butelka zawiera 2 litry coli. Super, to właśnie nam jest potrzebne. Każda butelka ma 2 litry drogocennego napoju. Tu mamy 2 litry, tutaj też 2 litry, 2 i 2. No to teraz, jeżeli chcemy obliczyć całkowitą ilość litrów coli, którą mamy na imprezę, to mamy 5 butelek i każda z nich zawiera 2 litry płynu. Po 2 litry każda. No to mamy 5 razy 2 litrów coli. Ile to się równa? 5 razy 2 to to samo co 2 dodać 2 dodać 2 dodać 2 dodać 2. 5 dwójek dodanych do siebie. Zapiszę to jeszcze raz. 2 dodać 2 dodać 2 dodać 2 dodać 2. Równa się 2, 4, 6, 8, 10. Równa się 10. 5 razy 2 równa się 10. Mamy 10 litrów coli na imprezkę. I odpowiedzieliśmy na zadane pytanie, nie zaglądając nawet do ostatniego zdania. A ostatnie zdanie mówi nam, ile zużyliśmy butelek coli podczas pikniku tydzień temu. Przecież to nie ma nic wspólnego z naszą imprezą. Zbędne wykreślamy. No to czas zacząć bal. Bawcie się dobrze.